Ostatnie miesiące w domu Lecha Wałęsy obfitowały w poważne kłopoty i niespodziewane sytuacje. Sen z powiek rodzicom spędzał zwłaszcza jeden z czterech synów byłego prezydenta, Sławomir Wałęsa, którego problemy nie od dzisiaj są doskonale znane w środowisku. Publicznie na niełatwą sytuację utyskiwał też dawny lider Solidarności. W jednym z ostatnich wywiadów Lech Wałęsa ujawnił wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Które jego zdaniem wciąż stoi na zdecydowanie za niskim poziomie Ex. polityk podkreśla, że daleka od ideału sytuacja finansowa zmusza go, by pomimo 79 lat na karku dorabiał na boku Z tego też powodu jeździ po kraju i świecie ze swoimi wykładami Szeroko relacjonowane w mediach społecznościowych wyjazdy Wałęsy budzą też jednak spore kontrowersje Nie tylko ze względu na prezentowane przez byłego prezydenta poglądy polityczne, ale też związane z nimi przyjemności pod koniec lipca przeżył od wręczy wyjątkowo luksusową przygodę Lech Wałęsa królowa Kleopatra. To nie żart, a wynik podróży przecina latka do pałacu Brzeźno pod Wrocławiem. W otoczeniu pięknych widoków Wałęsa rozkoszował się urokami życia i luksusami godnymi gwiazd Hollywood. Na jego Facebooku znajdziemy informację, że na miejscu rozegrał partyjkę golfa. Udał się na rekreacyjne wędkowanie, a zakończył dzień smacznym obiadek i kąpielą w kozim mleku. Nie omieszkał też zrobić sobie zdjęć z całą gamą osób będących tego dnia w Brzeźnie. Reakcje w komentarzach pod postami Wałęsy są bardzo skrajne. Z jednej strony nie brakuje osób, które deklarują pełne poparcie dla działań byłego prezydenta. Życzą mu zdrowia i powodzenia w dalszych podróżach. Część internautów dosyć gorzko lub nawet bezlitośnie krytykuje dawnego związkowca za jego styl życia. Pojawiają się też komentarze, że Lech Wałęsa powinien zabierać na swoje rekreacyjne podróże żonę, Danutę Wałęsę. Cóż, może następnym razem, bo kilkudniowy pobyt polityka w Brzeźnie dobiegł już końca. Zobacz też, Wałęsa znowu zaskoczył. Takiego połączenia nikt się nie spodziewał. Lech Wałęsa narzekał na brak pieniędzy. Tyle zarabia jego syn. Szok. Tłum przerwał wystąpienie Wałęsy, zaczęli skandować jedno słowo.